Witam Państwa, dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Rolin. Jestem wróżbitowi. Zapraszam Państwa do spędzenia poranka. Myślę, że niektórzy z nas już wstali. Ci, którzy jeszcze nie wstali, tym mogę powiedzieć, że zazdroszczę. Jest sobota, poranek. W Warszawie trochę pada. Nie za mocno, ale trochę. Akurat fajnie zacząć dzień. Dzień, w którym trochę, powiedziałbym, z dworu przegoniła tłumy ludzi do domów. Można sobie popatrzeć panie na ulicę i powiedzieć, jest akurat miejsce dla mnie. Karty Tarota. W sobotnie poranki, spotykając się z Państwem, rozmawiam o kartach Tarota. Nie wszystkie soboty. Z samego rana wstając widzicie twarz Rodina, nie tylko pierwszą i drugą. Pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, jak dotychczas, mówię o kartach. O kartach, ale może trochę inaczej. Nie o znaczeniu kart, nie o znaczeniu poszczególnych kart, ale o znaczeniu szerszym tego słowa pojęciu, o tym, co karty niosą, w jaki sposób można do tego podejść, w jaki sposób można sobie stworzyć fundamenty, co karty mogą nam dać, czego oczekiwać, a co karty mogą nam odebrać. Czy kiedyś, powiedziałbym, wróżki takiej starszej daty, często mówiąc na przykład do młodej dziewczyny, która wzięła karty, mówiły bardzo często te słowa: uciekaj dziewczyno z kart, bo sobie życie zawróżysz. I miały w tym dużo racji, miały w tym bardzo dużo racji. Widziały starsze panie, co mówią, że życie można sobie zawróżyć. Młode osoby powinny raczej z daleka się trzymać od kart. Młode osoby winny, powiedziałbym, panie czy panowie, panie w szczególności, założyć rodzinę, ułożyć sobie jakoś to życie i ewentualnie potem wziąć karty do ręki. W wypadku, kiedy tego nie zrobią, a sięgną po karty, bardzo często kończy się to tym, że zostają starymi panami po prostu, że ich życie nie jest do końca ułożone tak jak powinno być. Oczywiście nie złożą tego na plecy kart, ale jest to ewidentne i bardzo często od wieków powtarzane. Nie bierz za młodu do młodych rąk kart. Karty nie są dla ludzi młodych. Ale mamy pierwsze połączenie. Halo? A, już nie ma. Powracając do tego, o czym zacząłem mówić, o kartach, to karty są strukturą, która wbrew pozorom bardzo głęboko wnika w nas. Wczoraj w programie mówiłem o czymś, co jest takim, powiedziałbym, wyznacznikiem, taką otoką albo atmosferą, bramą w drodze duchowej. Tych bram jest bardzo dużo. Można było powiedzieć, że każdy człowiek, który przekroczył pewien próg takiego rozwoju duchowego, który siebie nauczył, nauczył się patrzeć z dystansu, może powiedzieć, że tych bram jest dużo i tych bram można przekraczać. Codziennie przekraczamy jakąś bramę, codziennie otwieramy oczy, codziennie uśmiechamy się do siebie i mówimy, że jest fajny dzień, bo tak rzeczywiście jest. Wczoraj mówiłem, że otoką, atmosferą, powiedziałbym, takiej naszej drogi jest fakt zmiany perspektywy postrzegania. Co to oznacza? To oznacza, że z reguły uczymy się od samego początku naszego życia, od samego początku naszej drogi, uczymy się bardzo racjonalnego patrzenia na rzeczywistość. I wtedy mówimy, że jestem twardo osadzony na ziemi, bardzo racjonalnie patrzę. Jeżeli mi coś dasz, coś, co jest faktem, coś, co widzę, to ja wtedy będę próbował to zrozumieć. Jeżeli czegoś nie widzę, to trudno mi to rozumieć, bo po prostu trudno mi uwierzyć, że to coś
nie jest kłamstwem, nie jest jakąś dziwną abstrakcją. Odwoływałem się tutaj do Piotrusia Pana, gdzie jest taki moment, gdzie Piotruś Pan przestał wierzyć. I oto, drodzy Państwo, zrobiono gdzieś tam badania, które potwierdziły to, co wielu zauważyło, przełożyło na piękne baśnie, że jak uwierzył, to zobaczył. Oto zrobiono badania i udowodniono, że jeżeli człowiek co innego człowiek widzi na twarzy na przykład drugiego człowieka, jeżeli ma w sobie wiarę i wiarę na przykład w dobro, zobaczy inne rysy, te same zdjęcie na przykład pokazane dla drugiego człowieka, który nie ma wiary, drugi człowiek zobaczy się zupełnie innych cech, zobaczy się zupełnie innych, powiedziałbym, innych wyrazów twarzy u danej osoby. Dlaczego w życiu tak idziemy? Powiedziałbym tak, nie wszyscy tak idą. Znaczna część ludzi, znaczna część społeczeństwa idzie prostą drogą. Drogą taką, w której jeżeli widzi, to wierzy. Korzystają z tego sklepy, korzystają z tego różne firmy, korzystają z tego politycy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No politycy to nad wyraz, bo wmawiają nam coś, co wierzą. To są najwięksi chyba ezoterycy tej historii, ale mamy połączenie. Halo? Gdzieś jest chyba burza i mamy gdzieś problem. Drodzy Państwo, powracając do tego, o czym mówię, do sytuacji na zasadzie uwierzę, nie jeśli zobaczę, a uwierzę, to zobaczę, w kartach dokładnie tak się dzieje. Biorąc karty do ręki, widzimy obrazy. Ale te obrazy są tylko, powiedziałbym, symbolami namalowanymi. Do tych obrazów możemy przypisać różne opowieści, takie czy inne. Natomiast jeśli uwierzymy w coś, co jest głębokim przesłaniem, kluczem tarota, składającym się ze wszystkich kart, szczególnie z dużych arkanów, to jeśli nasza wiara będzie głęboka, wtedy tarot nam pokaże zupełnie inny obraz. Ile tej naszej wiary będzie, ten obraz będzie ostrzejszy. I wtedy odzwierciedla się dokładnie to, co mówiłem wcześniej. U jednych z nas ta wiara, nawet jeżeli ona powstanie, może wyjąć z naszego wnętrza bardzo, ale to bardzo nieciekawe oblicze. Oblicze nieprzystępne. Czasami dzwonicie do mnie i mówicie, że zadzwoniliście gdzieś na jakąś linię, zadzwoniliście i spotykacie się z ludźmi, którzy nie powinni dotykać kart, nie powinni rozmawiać z innymi ludźmi, że jak można być taką i taką osobą i tak dalej, i tak dalej. No można być, bo ta osoba, biorąc karty do ręki, po pierwsze, z całą pewnością nigdy nie sądziła, że karty mogą wydobyć z człowieka bardzo, ale to bardzo, powiedziałbym, brzydkie cechy. Wiara oparta, tak jak powiedziałem, wiara oparta na lęku, wiara oparta na swoich, powiedziałbym, kompleksach, wiara oparta na swoich ograniczeniach, wiara oparta na swoich przykrych doświadczeniach i tak dalej, i tak dalej, będzie powodować, że obrazy wydobyte z kart tarota będą obrazami nieprzechylnymi. Wtedy będą nas straszyć.
wtedy te karty będą nam wskazywać drogę klęski, będą nam mówić, jak do klęski dojść, będą nam mówić, jak dojść do przykrych, jak dojść do nie do końca dobrych, powiedziałbym, takich struktur życiowych i temu podobne. Natomiast jeżeli wiara nasza jest oparta na tym, na takim ładnym naszym wnętrzu, na czymś w nas samych, na czymś ładnym, to z kart wydobędziemy to ładne. Problemem jest to, że każdy z nas uważa, że tam w środku jest ładny. Życie weryfikuje to bardzo szybko. Dlatego warto wcześniej dobrze się poukładać, poukładać się z życiem, poukładać się samym sobą, być osobą często uśmiechającą się, często wesołą, radosną, być osobą przede wszystkim bardzo społeczną. Musimy dbać o to, żeby nie wyizolować się, że musimy dbać o to, żeby nie być bardzo często osobą taką egzaltującą się tym, że stawiamy karty. To jest tylko nasz zawód, to jest tylko na przykład mój zawód. Biorąc karty do ręki, nie szukajmy nadzwyczajności i poklasku w drugim człowieku, bo jeżeli będziemy w tą drogą szli, to będzie to nic innego, tylko Biblia szatana. I będzie karty tarota nic innego, tylko wydobędą z nas dokładnie to według naszej wiary. Ile w naszej wiary i w co wierzymy, to dostaniemy z kart. I drugi człowiek, jeżeli przyjdzie, to my możemy wydostać dla niego, powiedziałbym, w miarę obiektywną prawdę, ale możemy też dać całkiem subiektywne wskazówki, całkiem subiektywne rzeczy. Tak jak często Państwo widzą, jak ktoś dzwoni do mnie i mówi, kochamy się, czy będziemy dalej razem. I ja wtedy nie stawiam kart, staram się odejść od tego, bo jeżeli w kartach widać, że się kochacie, to po co przy tym majstrować? No najważniejsze, że jesteście razem i że się cieszycie i tylko błogosławić i cieszyć się, że w ogóle taki związek. Po co zaglądać? Natomiast druga osoba może podrzucić całą masę w tym wszystkim niepewności, może źle zinterpretować karty i może bardzo, bardzo negatywnie kogoś nastawić do drugiej osoby i wprowadzić w życie dużo zamętu. Co na to los? Otóż, drodzy Państwo, jeśli los mówi o tym, no mamy pierwsze SMS-y, los mówi o tym przede wszystkim, że jeśli dwoje ludzi mają być ze sobą, to dwoje ludzi będą ze sobą, ale i będą ze sobą przez jakiś czas. Natomiast co oni w tym związku, w jaki sposób ten związek będzie się toczył, czy oni będą walczyć, czy oni nie będą walczyć, czy atmosfera będzie taka, czy inna. Tu zależy, mamy dobrą wolę, mamy wolną wolę, tu zależy wiele od nas samych, od naszego nastawienia, od tego, czy weźmiemy coś do siebie, czy popukamy się w głowie. Dlatego biorąc karty do ręki, uważajmy, bo możemy właśnie, bo powiem tak, wybić kogoś z losu my nie wybijemy. Nie martwcie się tym, stawiając karty. Osoba, jeżeli ma coś przeżyć, to przeżyje. My nie jesteśmy jako wróżbici czy wróżki, nie stawiajmy się w roli Boga. To jest tak, że los, jeżeli człowiekowi jest coś zapisane w kartach, jest coś zapisane w gwiazdach, to los będzie szedł w tą stronę i my tego w żaden sposób nie potrafimy zmienić. Człowiek natomiast, ten, który będzie szedł, atmosferę możemy mu zepsuć. Atmosferę, drogę w pracy, drogę do domu i temu podobne. Wasze karty powinny być kartami bardzo mocno wyważonymi. Ale możemy zrobić to całkowicie nieświadomie. Często daję taki przykład ludziom, którzy do mnie przychodzą, którzy stawiają karty, którzy też przychodzą, dziewczyny przybiegają bardzo często na spotkania z niepokojem, bo wróżka jakaś powiedziała, że ktoś ma romans. I pytam, w jakich kartach ona ten romans zobaczyła?
No i tu pada odpowiedź dwójka kielichów. I w dwójce kielichów, o akurat tu mam dwójkę kielichów, akurat dwójka kielichów, ona nazywa się w niektórych tarotach miłość. I na podstawie tego można wybudować kartę miłości. Ogólnie wtedy mówię, że ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi ludzi, który czuje się częścią ludzi powiedziałbym, budzi się coś we mnie jak taka, powiedziałbym, silna więź pokrewna z drugim człowiekiem. I jeżeli rozmawiam, już sam fakt, że ktoś do mnie przychodzi i mówi o tym, ja czuję się poniekąd tym wyróżniony. I zawsze zaczynamy rozmowę od dwójki kielichów. Jeżeli rozmawiam z jakąś kobietą i rozmawiam śmiejąc się, to będzie to dwójka kielichów. Jeśli idę do sklepu, uśmiecham się i rozmawiam ze sprzedawczynią, będzie to dwójka kielichów. Ale dwójka kielichów wystąpi tak samo, jeżeli moim wydawcą dzisiaj jest pan Adaś i rozmawiałem z panem Adasiem, śmiejemy się, żartujemy bardzo często i też wystąpi dwójka kielichów. Czy ja mam romans z panem Adasiem? No nie. Drodzy Państwo, zapraszam na chwilę przerwy. Mam nadzieję, nie dlatego, że to powiedziałem. Fajny dzień. Fajny poranek, zaczyna się weekend. Właściwie zaczął się już wczoraj wieczorem. Mówiłem o tym, że jeśli uwierzymy, to zobaczymy. Jeśli uwierzymy w nas, ale nie w środku nas, bo w środku nas jest tak zwane te... prawda leży obok nas, ona nie leży w nas. To jest tak, że nie szukajmy tego w sobie, bo się zgubimy. Ja mówię o wyjściu na zewnątrz i znalezieniu tam wiary. Jeśli uwierzymy, to zobaczymy. W kartach musimy dokładnie tą samą metodą iść. Jeśli znajdziemy tą dwójkę kielichów, to dwójka kielichów będzie oznaczać bardzo, bardzo wiele. Na temat pytacie Państwo często, czemu nie napiszę książkę o kartach? Otóż musiałbym napisać 70 kilka książek, bo o jednej karcie można napisać tak bardzo wiele. I mając dwójkę kielichów przed sobą, często ona jest mylona z romansem. Ona może, ale nie musi oznaczać romans. Ona z reguły oznacza bardzo płytką, ciepłą, sympatyczną znajomość emocjonalną, ale z całą pewnością nie oznacza głębokiej miłości. Ona będzie oznaczać krótką zażyłość, ale która może być wyznacznikiem planów na przyszłość, ale wcale nie musi. Ona może oznaczać coś bardzo krótkiego, ale z całą pewnością nie coś, co stanowi takiego, powiedziałbym, rozwojowego. I te relacje mogą być relacjami pomiędzy mężczyzną a kobietą, pomiędzy dwoma kobietami i równie dobrze pomiędzy dwoma mężczyznami. Ale to wcale nie znaczy, że ci ludzie czują coś do siebie. Chodzi o to, że są dla siebie mili. Chodzi o to, że lubią przebywać w swoim towarzystwie. Chodzi o to, że są sympatycznie nastawieni do drugiej osoby. Co więcej, przekraczają pewnego rodzaju barierę, która mówi o tym, że rozmawiają w sposób, powiedziałbym, mają jakiś wspólny temat, rozmawiają w sposób taki towarzyski ze sobą. Natomiast wcale nie oznacza romansu. Jeżeli szukamy romansu, to jeżeli mamy sygnał, że coś się dzieje, bo to może być sygnał do romansu, jeżeli mamy sygnał, że coś się dzieje, to szukajmy zupełnie w innych kartach romansu. Mówię, że to oznacza aż tyle, ale tak w ogóle to niewiele. Ale mamy połączenie, halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, mówi Marynka, mam 50 lat.
Marylka co mówi? Mam 50. No tak, pani Marylko. Proszę mi po... Pani Marylko, ja pani nie słyszę. Alfabetem Morsa. A ja pan mówię, jestem w domu. No to jak pani jest w domu, to jest wszystko w porządku. Już proszę mówić. Tak, więc ja mam syna, który ma 26 lat i proszę mi powiedzieć, on złożył o dotację do Unii Europejskiej, chce rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Czy otrzyma tą dotację? Pierwsze pytanie. Drugie pytanie chodzi o moje życie osobiste. No bo już taka starawa trochę jestem, ale może znajdę jakiegoś starszego faceta, co? Stara baba, tak. No i może tam akurat. Powiem pani tak, odnośnie syna, to chciałem powiedzieć, że syn, ogólnie syn dostanie. Z tym, że tak? U syna, powiem, syn coś nakłamał, ale może powiem tak, nie nakłamał, tylko kreatywnie bardzo się mocno rozwinął. Może tak? Nie za pierwszym razem, ale z całą pewnością dotację dostanie. Aha, no bo właśnie, bo on się załamał, mówisz, znaczy nie załamał się, bo to bez przesady, tam chłopak młody się załamał, to głupota, ale po prostu mówi, że chyba nie dostanie. A nie, mi się nie, wydaje, nie, nie, chcę pani powiedzieć, że nikt się nie przejmuje, mówię, jeżeli nie za pierwszym, to za drugim, ale z całą pewnością dostanie. O, to bardzo mnie tam cieszy. Natomiast chcę pani powiedzieć, że tu karty mówią, że pewnego rodzaju limit mógł już zostać być wyczerpany. Ja nie wiem, co tu chodzi, że bo karty mówią, że urzędowo w jakiś sposób zostanie zatrzymane, ale urzędowo to wcale nie znaczy, że wina musi leżeć po jego stronie. Wina może być w tym, że po prostu limit jakiś został wydania tych pieniędzy, czy przyznania, czy coś w tym rodzaju. Ale ogólnie niech się nie martwi, niech składa, niech się dobija i dostanie. Czyli trzeba czekać. Ale dokładnie trzeba czekać, tak. I się dobijać. No, to bardzo się cieszę. Przekażę mu to. I co tam u mnie słychać? Tej starawej kobitki, czy tam spotkał w końcu jakiegoś tam faceta? Może nie spotkam, tylko może on mnie odszuka. No, panią odszuka. No też niech będzie w moim wieku, bo nie chcę młodszego. W którym zamku masz szukać? Ogrodzona? No niestety, opiekuję się mamą i nie mogę za często wychodzić, fakt. To wy we dwie straszycie. Powiem pani tak, karty mówią, niech pani zobaczy. Pokażę pani. Cała struktura kart, tak jak na samym początku pani powiedziała, że jest pani unieruchomiona, że no nie ma pani do końca jak pracować, że jest pani osobą, która fizycznie jest zajęta i jest zajęta w jednym miejscu, czyli bardzo fizycznie jest pani osobą bardzo aktywną, na zdrowie pani nie narzeka. I no, jest... tak trochę. Oj, bez przesady. Tak? Jak to się nazywa? Jest karta rzeczywiście matki, która w jakiś sposób, no mama jeszcze. 89 lat ma, no niestety, ale dobrze, zdrowo się trzyma. No właśnie, karty głupca mówią o tym, że i sukcesu mówią o tym, że dokładnie, że zdrowo się trzyma. I tu w pewnym momencie rzeczywiście można by było zakończyć wróżbę na tej relacji, ale to, ponieważ dzisiaj mówię o kartach, powiem też dla innych. Spójrzcie państwo na sytuację. Jest to określenie sytuacji, w której cały czas karty mówią o określeniu sytuacji, w której pani się znajduje, natomiast nie wytyczają drogi. Musicie o tym wiedzieć. Tu pojawia się ni stąd, ni zowąd mężczyzna, który jest albo wdowcem, albo rozwodnikiem, który ma już swoją rodzinę, ale powiem tak, no w wieku... A trochę forcy ma, czy taki biedak? On będzie pracował w jednej z firm pożyczkowych i będzie miał pieniędzy jak lodu. Oj, no to nareszcie. No tak, będzie bardzo bogaty i jachtem tam przypłynie. Gdzie pani mieszka? W Szczecinie. No to on będzie jachtem tam pływał i będzie machał, założy czerwoną flagę i będzie tam do pani. No tam przy czerwoną sukienkę. Będzie bardzo mocno bogaty. Będzie tak bogaty, że to w ogóle szczero złoty będzie. Natomiast no karty mówią... Karty mówią, że dobije się do pani i będziecie w związku co prawda nieformalnym, ale w związku jakimś tam
związku jakimś tam będziecie. Całkiem fajnym związku, no, natomiast no, nie będzie świecił, tak jak pani mówi, pieniędzmi. I jeżeli mówię o tym, że... No nie będę komentował, bo chochliki gdzieś tam mi się zaplęgną, żeby coś pani tam powiedzieć jeszcze. 0700-483-043, gwiazdka 720-81-71. To są dwa telefony. Pierwszy z linii stacjonarnej, drugi z linii komórkowej. Możecie państwo również dzwonić spoza granicy naszego kraju. 00-48-22-523-2032, a także pytania zadawać drogą SMS-ową. Na samym początku należy wpisać treść EZO, później pytanie do moich kart i wysłać go na numer 73212. I tak jak się czepiłem tej nieszczęsnej dwójki kielichów, to ona może znaczyć bardzo, bardzo, bardzo dużo. I możemy na nią patrzeć. I dopóki nie mamy wiary w to, że widzimy tylko i wyłącznie setek różnych możliwości, widzimy dokładnie to, co widzimy. To nam pozwala stwierdzić jednoznacznie, że tak, rzeczywiście na przykład ktoś ma romans. Ale jeżeli powiemy, na podstawie tego jednego źródła, że to jest definitywnie, że to jest romans, to jakby to państwu powiedzieć, każdy, kto jedzie szybko drogą, ulicą, jest piratem drogowym? Nie. Jeżeli wyjdziemy na autostradę i zobaczymy, no właściwie 90 na autostradzie czy 110 na autostradzie, nikt nie jedzie. Ten, kto jedzie 110 na autostradzie, to gdzieś prawym pasem albo poboczem. No, no wszyscy lecą i to mocno lecą. I tak samo jak no, po ulicy w Warszawie. No, jedźmy 60 czy 50 w Warszawie po ulicy, no to będą trąbić na nas. No, każdy będzie się dziwił, ktoś podejdzie, powie włącz awaryjne, bo idziesz piechotą. No nie da się takimi prędkościami rzeczywiście jeździć. I to też oznacza, że jeżeli wszyscy jadą akurat w tym względzie, to są piratami? No nie. No nie, dlatego też standardowo nie możemy określić. Jeśli szukamy na przykład pojęcia zdrady albo romansu, to pamiętajmy, że ten, kto zdradza, wytwarza też atmosferę lęku. Szukajmy, czego on się obawia. Jeżeli obawia się wykrycia tajemnicy, a dwójka kielichów mówi też o tajemnicy, to też jeszcze nie oznacza zdrady. Pamiętajmy, że dwójka kielichów oznacza wymianę pewnych informacji, które są informacjami nie do końca jawnymi, informacjami, z którymi się nie obnosimy tak za bardzo na zewnątrz. Informacjami nie tyle poufnymi, ile troszeczkę powiedziałbym takimi wewnętrznymi. Co to oznacza? Jeżeli na przykład chodzi o koleżanki, albo jeżeli chodzi o dwóch mężczyzn, powiem tak, o mężczyzn, jeżeli chodzi, to mówią na przykład o umiejętności, jeden pracuje tutaj, drugi pracuje tutaj, a ni stąd, ni zowąd zgadali się, że we dwóch znają, mają na przykład umiejętność wpatrywania się, albo umiejętność reparowania samochodu, albo mają, ni stąd, ni zowąd zgadali się, że we dwóch grają w bilard, że we dwóch interesują się fotografią, czy coś w tym rodzaju. Czyli mają swoje oddzielne życie, ale mają swoje, o którym w towarzystwie ogólnie, czy w środowisku, nie wiadomo, mają swoją tajemnicę. Co też jeszcze oczywiście, na przykład koleżanki się zgadały, że świetnie, że razem chodzą, że chodzą na przykład do jednego klubu na zajęcia fitness, tylko w różnych godzinach. I nikt o tym, załóżmy, w szerszym pojęciu nie wie. I one mają swoją, powiedziałbym, swoje intymne wyznanie do siebie. Co wcale nie oznacza, że te dziewczyny są w romansie.
ale mają. W obawach może wystąpić lęk przed odkryciem, bo ktoś może na przykład nie chcieć, powiedziałbym, z tym wychodzić na świat. Może wychodzić lęk, co wcale też, jeżeli jest tu i tu, jeszcze nie oznacza romansu. Bądźmy w stawianiu kart bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo ostrożni. Karty stawiamy dla drugiego człowieka. Naprzeciw nas, nawet jeżeli sobie żartujemy, nawet jeżeli dużo się śmiejemy, nawet jeśli ktoś do nas przychodzi i mówi, że załóżmy, ktoś umiera, a my się uśmiechniemy i powiemy, i umrze, to wcale nie oznacza, że jesteśmy źle nastawieni do drugiej osoby. Chodzi o to, żeby, jeżeli ktoś przychodzi do nas z ciężarem, to żeby odjąć od tego ciężaru, nie dodać mu. Bo ktoś nie przychodzi do nas z tym po to, żebyśmy my brali i załóżmy współczuli i temu podobne. Nie, my musimy być osobą, która za pomocą, ktoś przychodzi, nam płaci i za pomocą tego musimy rozładować pewnego rodzaju wewnętrzne obawy, wewnętrzne napięcie, jeśli tylko mówimy. Natomiast coś takiego jak zdrada i coś takiego na przykład jak utrata czegoś, ona musi być oglądane wielopłaszczyznowo. Ale mamy połączenie. Halo? Halo? Dzień dobry. Halo? 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 O, mamy już, dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, moje imię Janina. Urodziłam się 23 listopada 1947 roku. Chciałabym pan mi okres, tak, od 3 lat zajmuję się, prawdę mówiąc, tylko taką jak działalnością społeczną i chciałabym się dowiedzieć, jak to, co mnie czeka w ogóle w przyszłości. Jestem sama, trochę mi to doskwiera, no jakoś sobie radzę, ale gdyby pan mógł mi coś powiedzieć na temat mojego zdrowia i moich ewentualnych możliwości zawarcia jakichś znajomości ciekawych, które by owocowały związkiem. No i to w zasadzie tak tyle. Pani Janino, w pieniądzach nie będzie najlepiej. Natomiast karty mówią odnośnie jakichś zajęć, odnośnie zajęć nie tylko społecznych, ale jakichś takich parazawodowych, to one będą obok pani. Natomiast odnośnie związków, powiem tak, będzie pani miała znajomość z mężczyzną, nową całkowicie znajomość, tego mężczyzny jeszcze pani nie zna. Może bliżej pani nie zna. I taka znajomość rzeczywiście obok pani będzie. Natomiast no, powiem pani tak, że znajomość będzie, ale będzie w pewnym momencie coś się stanie, że pani tą znajomość odrzuci. Ze zdrowiem chcę pani powiedzieć, że czeka panią zabieg. Ten zabieg będzie obowiązkowy, on będzie niemalże niezbędny. Jeśli pani nie dopuści do tego zabiegu, to może to się rozwinąć do operacji, bo na samym początku byłaby to forma zabiegu, a coś może się rozwinąć do operacji. Także trzeba być przy lekarzu i odnośnie tego zabiegu dobrze by było, gdyby pani myślała o tym, żeby się temu poddać. Natomiast tutaj moment, w którym pojawią się problemy zdrowotne, będzie momentem, w którym oddali się pani od tej nowo poznanej znajomości. I to, powiedziałbym, umrze siłą naturalną, że nie rozwinie się ta znajomość ze względu na to, że pojawią się problemy zdrowotne akurat w tym, a nie innym momencie. Przy pani domu jest złodziej. Niech pani pilnuje drzwi. Nie wiem, no ogólnie kręci się obok pani domu złodziej. Trzeba na to uważać. Słyszy mnie pani? Bo tak, słyszę. Ktoś obserwuje, szczególnie przy wyjeździe, bo szykuje się u pani wyjazd.
i karty mówią, że żeby uważać, bo ktoś obserwuje pani dom. Natomiast no, proszę pytać dalej. No, czy pan, czy ten zabieg to jest związany z jakimiś tak zwanymi organami miękkimi, typu wątroba, trzustka i tak nie dalej? Nie wiem, proszę pani. Naprawdę tego nie wiadomo. Nie wiem. Czy może pan czasowo określić to moje te problemy zdrowotne? Czy to jest jakaś taka kwestia? W przyszłym roku to się zacznie. W przyszłym będzie, roku. To będzie bardzo dolegliwe? Proszę panią, na samym początku będzie to dokuczliwe. Aha. O tak, że będzie to w jakiś sposób dokuczało, że nie do końca pani będzie, nie do końca pani w sposób poważny będzie do tego podchodzić. Będzie pani to w jakiś sposób lekceważyć, że jest to dokuczliwe, ale nie z taką dokuczliwością już w życiu żyłam, także tego. I właśnie przez to może się to dalej rozwinąć i później może pani doprowadzić do operacji. Tu karty mówią, żeby przestrzegać, bo z małej rzeczy zrobi się wielki dym. No to tak rzeczywiście, nic takiego ciekawego mnie nie czeka. Ja nie powiedziałem, że nic ciekawego panią nie czeka. Ale tak ja spokojnie to spokojnie, bo to wiadomo, że to. A proszę mi jeszcze powiedzieć, mam takiego znajomego. 14 listopada 1944 ma na imię Jan. Mhm. W zasadzie no, jesteśmy po prostu jakby no, dobrymi znajomym. Mhm. Czy to rzeczywiście jest takie z jego strony szczere, spontaniczne? Tak, on tutaj się pojawia, o tutaj w kartach się pojawia jako przyjaciel, ktoś doświadczony. On tu się nawet pojawia w kartach duchownych, wie pani. Tak. I jest to szczera znajomość. Jest to szczere. Potrafi trochę konfabulować albo zapominać pewne fakty lub zmieniać pewne fakty, ale proszę się tym nie przejmować. Jest to szczera znajomość jak najbardziej. A czy może mi pan powiedzieć, ten wyjazd to będzie za granicę z tego domu? Trudno jej powiedzieć, ale tu karty mówią, że on już się mi nasuwa, także stąd moja przestroga odnośnie przy tym, bo czy to jakby bardziej zabezpieczyć. Żeby się bardziej zabezpieczyć, bo tutaj skoro tu mi się pojawia karty wyjazdu, a tu mi się pojawia złodziej, to aha, taką informację, skoro tarot wyrzuca, to winienem pani przekazać, no. A jeżeli chodzi w ogóle o... Czy pan, to tak, stan zdrowia, stanem zdrowia, ale czy mi jest pisana jakaś taka spokojna potem jeszcze droga? Tak, później tak, aczkolwiek chcę pani powiedzieć, że jeżeli pani dopuści do operacji, to uszczerbek zdrowotny będzie znaczny. Naprawdę znaczny, dlatego mówię, nie lekceważyć tej takiej małej kwestii. Uciekło nam połączenie. Serdecznie po krótkiej przerwie reklamowej. Ja nazywam się Rodzin, jestem wróżbitą, spędzam z państwem trochę czasu. Mówię dzisiaj o kartach. Mówię też o tym, żeby, jeżeli stawiamy karty, żeby być ostrożnym. Jeżeli przychodzimy do wróżbity albo przychodzimy do wróżki, to musimy, dobrze jest widzieć go i dobrze jest też patrzeć na niego i określać, ile jest wiary w nim. Dobrze jest też zobaczyć, czy ta wiara w to, co ktoś widzi, powstaje z tego, że ktoś wierzy, czy powstaje z tego, że ktoś widzi i wierzy. To jest mały niuans, ale bardzo, bardzo, bardzo mocny i bardzo znaczny, bo bywa tak, że jeśli postawimy karty, zaczynamy stawiać karty i postawimy karty i jak to tutaj powiem, jak to my wróżki albo my wróżbici mówimy, otworzy się nagle, to możemy mieć świadomość tą, że żeśmy zwariowali albo że żeśmy skizowali. Co, dlaczego? Bo i była już w nas na tyle silna wiara, że nagle te obrazy, które były do tej pory, znikły i pokazało się zupełnie co innego. Nagle widzimy rzeczy, które dotychczas były tak bardzo nieoczywiste.
to jest na tej zasadzie, że byliśmy tuż obok i żeśmy w ogóle tego nie widzieli. Dlaczego żeśmy nie widzieli? Bo nie było nas wiary. Wiara spowodowała to, że nagle żeśmy zobaczyli. I te drobne niuanse, te takie minimalne niuanse, które możemy dostrzec w kartach, właśnie na przykład w dwójce kielichów, kiedy patrzymy na dwójkę kielichów i ją można zinterpretować na setki różnych poziomów, na setki różnych sposobów, jako znajomość, przyjaźń, niezobowiązująca, ciepła, serdeczna wymiana, krótka wymiana zdań i temu podobne, ale tam gdzieś możemy dostrzec, że ten mężczyzna trzyma w trakcie rozmowy tę kobietę za rękę. A to już jest sygnał do tego, że następuje pewnego rodzaju intymna wymiana informacji. Bardziej intymna, aniżeli... O, mam SMS-iki. Bardziej intymna, aniżeli nam się wydaje. I ten moment, w którym widzimy ten ciepły kontakt fizyczny, jeżeli ktoś dzwoni, żona na przykład do nas, czy dzwoni dziewczyna, on jeszcze nie oznacza romansu, ale on już oznacza pewnego rodzaju nielojalność. On już oznacza fundament romansu, on już oznacza przekroczenie pewnej bariery i obopólną zgodę na to, żeby coś dalej się działo. Właściwie dalsza część to już tylko poddanie się pewnemu rytuałowi, żeby dojść do określonego celu. I ten mały element, on nigdzie w kartach nie będzie zaznaczony. Natomiast on się wyjawi, on się wam, jeżeli coś zbudujecie na podstawie wiary, nie na podstawie tego, co widzicie, ale na podstawie tego, co wam wiara pokaże, to wtedy to wyłapiecie. Żadna z kart tarota tego nie pokaże, a wy to będziecie widzieć. Tego rodzaju rzeczy i tego rodzaju niuanse, które są bardzo znaczące dla osoby, która na przykład dla dziewczyny, która pyta o lojalność swojego chłopaka, wtedy już ta lojalność jest bardzo mocno zachwiana. Bo nie o to ludzie w życiu walczą. Ale mamy połączenie, halo? Dzień dobry, witam pana serdecznie. Mam na imię Krystyna. Dzień dobry, pani Krystyna. No tak, zapytam się, czy mam jakąś u pana bonifikatę, bo tak często dzwonię. Dobrze, jestem w takim związku z mężczyzną, jestem osobą samotną, w związku z mężczyzną, dużo starszym, to taki oczywiście, no ślub. Boję się, że tego nie wytrzymam później za rok, za dwa, za trzy. Nie dam rady, bo to jest jednak na duże zobowiązanie. Ja to w ogóle pan widzi w kartach. Pani Krysiu, powiem tak. No. Słyszałem ostatnie pani słowa i coś, no. Jakąś bonifikatę na końcu. W środku mieliśmy jakieś zakłócenia i nie wiem... O, i znowu mamy zakłócenia. A, że zakłócenia, tak? Ja mogę się domyśleć, że pomiędzy bonifikatą a samym końcem pani był mężczyzna, z którym pani jest. Halo? Tak, tak. I, no tu chodzi, no. I nie wiem, czy pani mnie słyszy, bo ja pani w ogóle nie słyszę. No i nie wiem. Powiem tak, kompletnie pani nie słyszę już. Ale jeżeli w środku był mężczyzna, z całą pewnością gdzieś tam był, to chcę pani powiedzieć, ja rozłożę na związek partnerski. I zobaczę, jak to tam pani będzie się tu, jak wy będziecie się tutaj... Powiem pani tak, mężczyzna idzie do pani w kartach
chęci stworzenia zupełnie czegoś nowego. Jest to mężczyzna, który od dawien dawna jest przy pani, jest osobą przywiązaną, znalazł swój środek wyrazu, jest pani na dzień dzisiejszy właściwie, powiedziałbym, kobietą jego życia. Czy kocha panią? W pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że jest pani, jakby to pani powiedzieć, jest pani tlenem dla niego. Może to nie do końca ładnie, on sobie nie wyobraża, że mogłoby być inaczej. Chce bezwzględnie jakiejś zmiany w waszych relacjach, zmiany, która jest nieodwracalna. Może to być ślub, może to być wspólne mieszkanie, jakiejś zmiany bardzo konkretnej i bardzo, bardzo zasadniczej. Nie do końca umie to przeprowadzić. Tu jest osobą, która, ponieważ jest tak dużo jego i pani jest tak bardzo ważną osobą w jego życiu, to chcę pani powiedzieć, że nie do końca umie to, tą swoją radykalną zmianę przeforsować u pani osoby. To oznacza, że trochę panią straszy albo trochę panią dźgatą tą swoją propozycją, że chce w jakiś sposób trochę na siłę wepchnąć chęć tej zmiany. No pani z jednej strony no jest osobą, której trudno sobie wyobrazić aż tak o idące zmiany. Z drugiej strony no wysnuwa tu pani pewnego rodzaju takie, powiedziałbym, taką hipotezę, która mówi, że trochę się tego wszystkiego boję. Natomiast czas, wasz czas wspólny będzie czasem, który będzie w waszych relacjach bardzo mocno, szczególnie na wiosnę, bardzo mocno rozkwitał. Ten mężczyzna chce panią, w pełnym tego słowa znaczeniu, chce obok pani. Czy pani da radę? Da pani radę. Niech pani się nie boi nowego i da pani radę. I może u tego mężczyzny być mały problem z libido. Jest to tylko problem z libido, natomiast rzeczywiście takie, coś takiego mi się tu narzuca i coś takiego tu widzę w kartach. Jeśli rozkładamy karty, to szukajmy tych drobnych rzeczy. Tak naprawdę z takich małych rzeczy, z drobnych rzeczy, ze szczegółów, którymi nie musicie się posługiwać w czasie wróżby, ale o których powinniście wiedzieć. Na podstawie tych drobnych szczegółów byłem przy wróżbie. To jest tak, że ten mężczyzna, idąc do pani, szykuje się jak na święto. On panią, powracając, to oczywiście w kartach widać, że na przykład, że używa zbyt mocnych kosmetyków. No przecież no, wiadomo, że nie tego. Natomiast po reakcji pani widać, że te kosmetyki są zbyt mocne. Natomiast no, mówię, że wszelkiego rodzaju spotkania z panią, dla niego jest wieczna niedziela, jeżeli z panią jest. Stąd odzwierciedlenie jego uczuć jest, i zaangażowanie jest bardzo mocne i bardzo głębokie, na takim bardzo, bardzo głębokim, bardzo ładnym poziomie. Może panią trochę przeciążać, bo idzie do pani jak czołg. Ale i w kartach to wszystko widać. Gdyby pani była jeszcze na linii, to pytałaby pani, skąd wiem? Wiem, bo widzę. I nie do tego akurat, ucząc się tarota z książek i temu podobne rzeczy, no po prostu tego nie wyłapiecie. To zobaczycie, jeśli uwierzycie. Jeśli nie ma w was wiary, będziecie wymyślać, albo będziecie w stanie dziwnej, powiedziałbym, dziwnego schiza. Co więcej, rozkładając karty tarota, tak jak kiedyś prowadziłem program piątkowy i mówiłem, że na świecie wszystko jest bierne, tylko my jesteśmy czynni. I tak winniśmy zacząć funkcjonować. To znaczy, że my ten świat tworzymy. To znaczy, że my uczestniczymy. To znaczy, że jako wolni ludzie mamy prawo wyboru. Mamy prawo do tego, żeby
sobie stworzyć fajny dzień, fajną godzinę w tym życiu, fajne minuty w tym życiu i fajne dni. I jeżeli damy radę godzinę chociaż stworzyć, albo parę minut fajnych, radosnych, uśmiechnąć się i pobyć w tym uśmiechu trochę, to znaczy, że potrafimy i godzinę. Jak potrafimy godzinę, to i dzień. Jest w was tak naprawdę wiele radości. Jest w was samych bardzo dużo też wewnętrznego ciężaru, który jest kompletnie do nikogo niepotrzebny. Takie trupy przeszłości, które potrafimy nosić i potrafimy ciągle robić taką wiwisekcję, no w ogóle bez sensu. Ale tak jak powiedziałem, w tej bierności i w tym opowiadaniu o kartach, o tarocie, też jest, tak jak w pierwszym rozkładzie. I jeżeli rozkładamy karty, to czasami tarot nie pokazuje przyszłości. Czasami tarot mówi do nas, opisując daną sytuację. Na zasadzie takiej, że pokazuje daną osobę w danej sytuacji nam. Nie pokazuje to tarot dla osoby, która do nas przychodzi prosząc o coś, bo ona o tym wie. No jeżeli pani do mnie dzwoni i tarot mi wyrzuca, że jest, załóżmy, matka, że się opiekuje matką, że fizycznie obok tej matki chodzi, że ta matka jest osobą przy głupcu, osobą towarzyską, osobą, która jeszcze ma spore poczucie humoru, fajnie się trzyma i temu podobne rzeczy, tarot opowiada, przedstawiając pewną sytuację. Bo moglibyśmy zadać pytanie, no chcesz kobieta do ludzi, to czemu nie idziesz, prawda? No nie idziesz, bowiem to, co masz przed sobą, jest wypełnia znaczną część jej życia. I można by było powiedzieć, gdzie tam jest miejsce dla mężczyzny. No nie ma miejsca. No i tutaj oczywiście nie powinniśmy iść o krok dalej, bo te karty, które są, one właściwie już dają odpowiedź, czy zaistnieje taki mężczyzna, czy nie. A jeśli zaistnieje, to ponieważ nie ma miejsca na gdzie on ma zaistnieć, to on się nie utrzyma w tych relacjach. Czyli powiedziałbym, bierne opisanie sytuacji przez karty tarota może dawać odpowiedź co do przyszłości, ale rozróżnienie tego, czy opisuje karty tarot sytuację, w której dana osoba się znajduje, czy przyszłość, winniśmy też mieć. I winniśmy to definiować, bo tak jak powiedziałem, tarot może nie wyrzucać przyszłości, ale może ją pokazywać w opisie sytuacji bieżącej. I jeśli dana osoba w tej sytuacji, w której się akurat tam gdzieś przy którejś odpowiedzi pani znajdowała i jest sytuacją, w której nie ma miejsca, przestrzeni, w której by mógł zaistnieć mężczyzna, to jest jednoznaczne z tym, że dopóki będzie w takiej sytuacji, taki mężczyzna nie będzie. I to właściwie na tym możemy kończyć. Możemy dalej rozkładać karty, ale wtedy przecięcie tej sytuacji będzie przecięciem znamiennym. Nie wszyscy chcą wiedzieć, co takiego się zmieni w życiu, że powstanie ten mężczyzna. Dzisiaj, prosząc o tego mężczyznę, musielibyśmy doprowadzić do tej sytuacji, do tej zmiany. Jeżeli ktoś będzie grzebał, bardzo będzie chciał wiedzieć, co nastąpi takiego, że przestrzeń wypełni inny mężczyzna, to możemy mówić. Jeżeli ktoś nie pyta, w ogóle nie wchodźmy na ten temat. Dlatego też karty statyczne określające rzeczywistość dzisiejszą, bo czasami dzwonicie, pytacie, no stawiam karty i karty nie pokazują przeszłości. Pokazują, tylko pokazują w zupełnie inny sposób, bo one pokazują, opisując daną sytuację, też pokazują przyszłość. Pokaż mi dzień dzisiejszy, ja ci powiem, jakie będzie jutro. A jutro będzie dokładnie takie, jakie było wczoraj. To jest podstawowa zasada ezoteryczna, która też rządzi tarotem i też rządzi kartami. Bo ta sytuacja, w której akurat się znajduje, karty będą odpowiadały, no wetchnij tu palca
na jutrzejszy dzień. No nie wetkniesz palca. Skoro jutro będzie takie same, skoro ciągle nie ma miejsca i ciągle nie ma miejsca, a gdzieś się te wreszcie miejsce pojawi, że jest... zaczyna coś płynąć, to znaczy, że jakiś kanał energetyczny został uruchomiony i ta woda, która stała w jednym miejscu, ona zaczęła płynąć. Co się stało? Gdzieś coś zaistniało, natomiast no, później zaczynają karty opowiadać przyszłość, natomiast do pewnego momentu taką statyczną pozycję potrafią pokazywać na przykład przez, że ona będzie trwać, to co jest, będzie trwało, patrzymy, 4 lata, 3 lata. I nie widzimy przyszłości, która jest w ciągu 3 i 4 lat. Z tym będziecie się spotykać w kartach. I będziecie sobie zadawać bardzo często pytanie, no kurde, nie widzę u tej osoby przyszłości. No, co bym nie robił, no nie widzę przyszłości. Nie, widzisz ją, tylko widzisz ją ciągle taką samą, że ta przyszłość za rok będzie taka sama, za 2 lata będzie taka sama, za 3 lata będzie taka sama i ponieważ ona jest statyczna, w zbiorniku zamkniętym mieści się określona ilość wody i będziesz, ile byśmy nie patrzyli na litr wody w słoiku czy w danym zbiorniku, to za rok czasu, jak popatrzymy na ten litr wody, to wciąż to będzie litr wody. Jeżeli za 2 lata, za 3 lata popatrzymy na ten litr wody, to wciąż to będzie litr wody. Co byśmy nie zrobili, będzie to litr wody. Natomiast moment, w którym ta woda przechylamy, zaczyna płynąć, to tak jak rzeczywistość zaczyna płynąć, będzie to moment uwolnienia tej energii, czyli tej wody, czyli tego naszego życia w świat. I wtedy te karty zaczną się dalej układać. Natomiast oddzielenie jednego i drugiego to są, powiedziałbym, jedne z kanonów, które musimy odgadywać, musimy rozróżniać i musimy wiedzieć. Dlatego wszelkie pytania, jeżeli zaczynacie stawiać karty tarota lub jeżeli się posługujecie kartami i czasami zdarzają się często takie układy i mówicie, wypaliłam się, mam kryzys wiary, kryzys w kartach, źle mi się stawia karty. Nie, po prostu zaczęliśmy się przyglądać sytuacji, a nie przyszłości, ale sytuacja też może stanowić przyszłość. Tak jak powiedziałem, za rok litr wody, na który patrzymy, będzie wciąż litrem wody, jeżeli będzie zamknięty w określonej płaszczyźnie, w określonym środowisku. Ale mamy połączenie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony Agnieszka. Chciałam zapytać się o swoje studia. Studiuję zaocznie. Przede mną ostatni rok studiów i proszę powiedzieć, czy ja sobie poradzę. Pani Agnieszka, czy jest w terminie? A co pani studiuje? Język obcy. No, brzmi to groźnie, ale jaki to jest język? Hiszpański. To iberystyka, tak? To się nazywa? Tak jest, iberystyka, tak jest. Nie jest lekko studiować i pracować. A ktoś obiecywał, że będzie lekko? Nie, nikt. Nie, a widzi pani, no. Ale dlatego właśnie się obawiam. Powiem pani tak, iberystyka jest to jeden z wielu języków, którym chciałbym osobiście władać i jeżeli miałbym się w życiu jeszcze uczyć jakiegoś języka, to osobiście chciałbym się uczyć hiszpańskiego. Nie wiem dlaczego, ale właśnie hiszpańskiego. Może dlatego, że ten język wbrew pozorom jest bardzo niedoceniany, a ma ogromną popularność, prawda? No i poza tym mówi nim wiele narodów świata. Więc... No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że w tym języku dogadamy się w Stanach. Jest to drugi język nieurzędowy chyba. W niektórych Stanach jest urzędowy, nie? Być może będzie nawet, tak, tak. Dokładnie. W Meksyku... Cała Ameryka Południowa poza Brazylią. Cała Ameryka Południowa, dokładnie tak. Ogromna rzesza ludzi i jest właśnie w tym. Proszę pani, czy pani zda? Zda pani. Niech pani się nie przejmuje. Występuje dzisiaj pani. Ma pani gorsze dni. Ogólnie te dni są gorsze dla pani. Gorszy czas ma pani. Brak wiary w siebie jest tu uzewnętrzniony. Karty mówią też, że martwi się pani trochę o pieniądze. Zgadza się. Natomiast... O kredyt.
No, natomiast poradzi sobie pani i z jednym, i z drugim, wszystko będzie dobrze. Ja rozumiem, a proszę powiedzieć, wczoraj pisałam egzamin, czy mam się bać, czy raczej będzie pozytywny wynik? Chcę pani właśnie powiedzieć, tego języka. Chcę pani powiedzieć, co by nie powiedział, i tak będzie się pani bać, bo ma pani ten gorszy czas teraz. No, będzie wszystko dobrze, no. Będzie wszystko dobrze. Powiem pani tak, bo karty mówią, że będzie pani coś poprawiać, jakiś egzamin będzie poprawiać, trzeba będzie udowodnić coś. Może być ten, może być przyszły egzamin, ale ogólnie chcę pani powiedzieć, że szkoła pani pójdzie dość dobrze i będzie pani osobą zadowoloną ze szkoły, ze studiów. Rozumiem. I jeszcze jedno pytanko. Poproszę o perspektywę zawodową i uczuciową. Znaczy myślę o zmianie pracy, i również o chciałabym spotkać wreszcie tego jednego, jedynego. Jednego. Wielu trzeba. Drużynę piłkarską. No dobrze, ale żeby w każdym razie ostatecznie wybrać tego jednego, jedynego. Powiem pani tak. Niech pani zobaczy na karty. Zna pani trochę karty? Nie, raczej nie. No to powiem pani tak. Tu jest pani jako osoba, która dość skromnie na siebie patrzy, ale to miłe. Wejdziecie, powiem tak, dość szybko pani spotka tego jednego, jedynego. Ja nie powiem czasu, bo tu karty akurat czasu nie wyrzucają. Karty mówią, że nie dość, że pani szybko spotka, to będzie pani dość szybko, bo weźmie pani ślub, będzie pani osobą w formalnym związku i będzie pani oczekiwać dziecka. Ile pani ma lat? Boi się pani, że nie będzie pani miała dzieci? Tak, boję się, bo mam 38 lat. Aha. Trafił pan w dziesiątkę. No, to nie jest kwestia trafiania, ale no, niech tak będzie. Natomiast no, tutaj karty mówią, że bardzo szybko pani i bardzo szybko będzie pani, będziecie pracować nad dziećmi. Ku zadowoleniu temu drugiemu, ale no cóż, no i tu opowieść się kończy. To znaczy? To znaczy, że rzeczywiście będzie pani w związku i będzie pani w takim szczęśliwym związku. Natomiast odnośnie spraw zawodowych, poprzednie karty też mówią, że sprawy zawodowe będą się układać jak najbardziej pomyślnie. Zresztą sprawy zawodowe i sprawy damsko-męskie, one będą szły równolegle. Także pewien okres, taki okres klęski osobistej, może to źle nazywam, ale tu wcześniejsze karty tak to określały, one mówią, że ten okres mija. Rozumiem. Czy mogę mieć może ostatnie pytanie, szansę albo nadzieję na zmianę na przykład pracy? Chodzi teraz o same kwestie zawodowe jeszcze do końca tego roku, czy raczej wszystko w przyszłym roku się rozegra? Powiem pani tak, raczej będzie to w przyszłym roku. Rozumiem. Raczej będzie to w przyszłym roku. To w takim razie dziękuję serdecznie za rozmowę. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego pani. Wszystkiego dobrego również. Do widzenia. Może wezmę się trochę za SMS-y. Ewelina 78. Kiedy odezwie się do mnie mężczyzna? Obraził się na mnie, czy to koniec naszej znajomości? Nie. A nie koniec. Nie jest to w ogóle w tej formie, bo mężczyzna w stosunku do pani osoby, spójrzcie państwo, co te karty mówią? To jest kobieta, on jest świadomy tego, że wprowadza osobę, o której gdzieś tam wspominał, która gdzieś tam na niego czeka. Jest to oczywiste, natomiast jest to tylko element wprowadzenia. W stosunku do pani, po pierwsze, nie widzi podstaw do tego, żeby się odezwać. Po drugie, ta sytuacja, w której dzisiaj panią ustawił i siebie ustawił, jest dla niego bardzo wygodna. Po trzecie, właściwie czeka na wypracowanie, na jakąś zmianę, która pozwoliłaby mu, jakby to pani powiedzieć, pozwoliłaby mu otworzyć się na przyszłość. To jest takie, on uważa, że wasze relacje są relacjami takimi niedojrzałymi, które nie mają konstrukcji, w której moglibyście zaistnieć. Mówiąc już bardziej dosadnie, on nie widzi sensu, żeby z panią rozmawiać. Stracił w ogóle. To jest tak, że ten mężczyzna, o który pani pyta, on musi widzieć cel. Ponieważ jest to takie mieszanie tylko w jakiś sposób powietrza. Stracił orientację i
Nie, no nie widzi sensu, żeby się odzywać. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie tuż po przerwie. W ostatnim krótkim odcineczku naszego porannego programu dzień zaczyna się bardzo fajnie, chociaż chyba trochę pochmurnie. Jak wchodziłem do studia, trochę padał deszcz. Deszcz to zwyczajny rodzaj pogody. Jest taki, a nie inny. Nasza pogoda ducha jest czasami mocno związana z pogodą, ale niekoniecznie. Wielu z nas żyje wbrew pozorom nie tylko według naszych zegarków, ale także według faz księżyca, które się bardzo często zmieniają. Ludzie, którzy biorą karty do ręki, zauważą, że jedną rzecz, że fazy księżyca wpływają na umiejętność ich czytania. Jeśli będzie was w pewnym momencie dużo, dużo wiary, wybudujecie w sobie silną wewnętrzną, powiedziałbym taką, wewnętrzną siłę w wstawianiu kart, wewnętrzny rodzaj widzenia irracjonalnego dla normalnego człowieka, to chcę wam powiedzieć, że wpływ księżyca będzie już mniejszy. Na samym początku ten wpływ księżyca jest o dziwo czarujący dla nas. On w wielu symbolach w kartach jest zaznaczony, ten księżyc, jako coś, co pobudza naszą intuicję, pobudza nasze inne, irracjonalne spojrzenie. Jesteśmy taką wewnętrzną membraną wrażliwości. Powiedziałbym, ludki ezoteryczne mają coś w sobie, że właśnie gwiazdy bardzo mocno nimi kierują. SMS-y. Magda i Piotr, czy będziemy razem w związku? Kiedy? Ha, ho, ho. Powiem pani Madziu tak, no, relacje, które będą pomiędzy wami, one nie będą się składać do tego, żebyście mogli zawiązać. Pani wypatruje przyszłości, wypatruje pani też mężczyzny, który stanąłby przy pani. Zadaje pani pytanie w stosunku akurat do tego mężczyzny, natomiast jest pani otwarta na niego, niemniej jednak tutaj karty mówią, że jest pani otwarta też na inny związek. Jest pani otwarta na inny związek, ponieważ tu mężczyzna próbuje udowodnić, powiedziałbym, próbuje zaistnieć przy pani, no nie do końca ten pawi ogon, który on roztwiera, i te jego wyczyny nie do końca jakoś tak powątpiewa pani, że moglibyście się zrealizować razem jako partnerzy. No powiem tak, karty mówią, że on trochę fizycznie dla pani się po prostu nie podoba, że to nie jest typ mężczyzny o powierzchowności takiej, którą by pani chciała. Niemniej jednak jest pani osobą, która chce pójść trochę dalej, która, powiedziałbym, samą fizjonomię jest pani w stanie sobie tak udeptać, że no, nie każdy jest doskonały. No bardzo ładne spojrzenie, to takie bardzo, powiedziałbym, dorosłe i bardzo, bardzo mądre. Niemniej jednak ten mężczyzna na dzień dzisiejszy, to co może zaoferować, to maksymalnie układ, trochę układ erotyczny, ale układ pomiędzy wami, natomiast z całą pewnością nie związek. Nie macie tutaj relacji pomiędzy sobą, relacji więzi emocjonalnej, która by w jakiś sposób, powiedziałbym, w jakiś sposób by stworzyła to, co jest możliwe. No, karty mówią, że okoliczności, w których się znajdziecie w przyszłości, okoliczności niezależne od was, odwrócą całą sytuację. Będziecie, powiedziałbym, ni stąd, ni zowąd jakoś ze sobą korespondować, ale tutaj karty też określają, że te okoliczności zewnętrzne w pewnym momencie zakończą możliwość
wspólnego budowania przyszłości. Jeśli popatrzycie Państwo na karty, to tak jak kiedyś Państwu mówiłem, zwracajcie uwagę też na to, jak karty się pokazują. Poszukajmy kart emocjonalnych, znaczy właściwie wszystkie karty mówią o jakiejś tam emocjonalności, ale w tym wypadku piątka buław, ona mówi o zaangażowaniu, ale raczej nie o zaangażowaniu, Tu jest rydwan. Rydwan jest to tutaj akurat karta, która mówi, że te emocje, one w jakiś sposób są ukrywane. One są, ale one są w jakiś sposób ukrywane, co oznacza, że nie do końca jest ten mężczyzna osobą, która chce pani zaufać, żeby się odkryć. Karta śmierci, ona mówi, no śmierć jest bezwzględna. Tu nie, trudno w śmierci dopatrywać się jakichkolwiek uczuć. Czwórka mieczy. Tam uczuć też jakichkolwiek nie ma. Tych kielichów tutaj jest znikoma ilość albo w ogóle. No tutaj powiedziałbym, jedynie w raku można dopatrywać się kielichów. Zresztą kielichów ukrytych. Natomiast ten rak jest tylko czymś na zewnątrz, czymś wprowadzającym, czymś, o czym możemy rozmawiać, ale z całą pewnością nie jest to tworząca związku. Także pani Madziu, Piotr to nie jest ten mężczyzna. Panie Rodinie, chciałabym zapytać, kiedy rozwiążą się moje i Adama problemy finansowe? Adaś. Powiem tak, problemy finansowe pana Adasia rozwiążą się w przyszłym roku, aczkolwiek pan Adaś ma tendencję do biedulenia. To znaczy, że pomimo tego, że te problemy, one będą albo już znikomej ilości, albo będą już problemami, które nie będą dokuczliwe, w przyszłym roku pan Adaś nadal będzie mówił na zewnątrz, że on nie ma pieniędzy, że on wciąż się tym martwi, no nie tak jakby z przyzwyczajenia. Dzisiaj bardziej się boi o te pieniądze, niżeli faktycznie one mu doskwierają. Natomiast w przyszłym roku te problemy u pana Adasia będą problemami, powiedziałbym, rozwiązanymi. Inaczej będzie to brzmiało w wizytówce, natomiast mówię, że będą rozwiązanymi. Pani problemy rozwiążą się za okres około 3 lat. Ma pani nadzieję tu na zmianę? Oczekuje pani jakiegoś wyjazdu, który by zmienił? Ten wyjazd byłby związany z pracą. Nie będzie się to odbywać w tym roku, tylko w przyszłym roku. Chciałaby pani jakiejś prywatnej działalności gospodarczej. Liczy pani na wyjazd i na pracę. Natomiast przerwa w tym wyjeździe jest uzależniona też od stanu emocjonalnego, który niesie ze sobą z całą pewnością mężczyzna. Ten mężczyzna, który tu się pojawia, pomiędzy tymi kartami, którego nie widać, powiem tak, czeka na coś. Na co czeka? Na rozwiązanie spraw urzędowych odnośnie pracy, odnośnie jakichś takich dziwnych zobowiązań. Natomiast chcę pani powiedzieć, że jest możliwe u pani rozwiązanie dopiero za okres około 3 lat. Będzie to powiązane, tak jak powiedziałem, z mężczyzną, z sprawami osobistymi, z pani sprawami, natomiast sprawy wyjazdu, one raczej dopiero będą się za 2 lata, zmiany miejsca wyjazdu będą za 2 lata dopiero się kształtować. Te SMS-iki już mamy. Monika, po rozstaniu z Marcinem znowu zaczęliśmy się spotykać. Czy związek ma przyszłość? Czy on coś do mnie czuje? No pewnie coś czuje. Może pani kosmetyki czuje.
powiem pani tak, mężczyzna, który rozmawia z panią, on także rozmawia z inną kobietą. To oznacza, że on mówi o tym otwarcie, że relacje, które gdzieś tam zawiązał z inną osobą, te relacje, one są relacjami wygasłymi. Może tak, przygasłymi, ale nie wygasłymi. To też trudno mu na dzień dzisiejszy podjąć jakąś tam decyzję, która by wskazywała na to, że w pełni do pani osoby się otworzy i w pełni powróci. Nie do końca wygasła relacja będzie przeszkodą w tym, żebyście mogli ze sobą w sposób otwarty się połączyć. O tak. Trzeba stanowczo powiedzieć, że pan Marcin nie ma prawa siedzieć tyłkiem na dwóch weselach, a tutaj karty mówią, że ewidentnie chce panią tak ustawić, żeby pani jeszcze przyzwoliła na to na zasadzie, że jeszcze rozmawia, ale tam nic się nie dzieje. Dzieje się, proszę pani. Ale mamy połączenie. Halo? Halo? Dzień dobry. Halo? Pani. Witam panią. Halo? Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie rodzinie, mam takie po prostu pytanie. Mm-hmm. Jestem z panem już od ponad 10 lat i chciałam się dowiedzieć, czy będziemy razem. To jak pani jest po 10 lat i pyta pani, czy będziecie tak, razem? Tak, bo to jest taki wypad z przerwami. Aha. A teraz macie przerwę, czy jesteście... No właściwie tak. Właściwie chciałam coś konkretnego na temat tego faceta się dowiedzieć, czy będę z nim, czy nie. Czy się rozstaniemy. Dobrze. A ma pani imię? Genia. Genia. Genia, świat się zmienia. Tak. On by chciał żenić się z panią. Tak? Tak, on by bardzo chciał. Problem u niego polega na tym, on ma problem z męskością, wie pani? Tak. I on ma też problem z budowaniem wszystkiego od nowa w nowej płaszczyźnie. Co to oznacza? Bo z jednej strony bardzo chciałby, traktuje panią jako już jako żonę, już jako rodzinę i chciałby tej zmiany, natomiast on ma problem z budowaniem czegoś takiego w sensie nowego źródła życia. Jest na pani osobę bardzo, bardzo otwarty. To jest przerwa w związku. Nie jest to w żadnym razie zerwanie. Problemem w tym wszystkim będzie ktoś albo z jego rodziny, siostra. Tak. Która będzie źle kreować jego w stosunku do pani osoby i w stosunku do jego planów założenia właśnie rodziny z pani osobą. I ta osoba nie do końca dobrze życzy dla waszego związku. Tak, wiem. Natomiast no, chcę pani powiedzieć, że ten mężczyzna się zatrzyma chwilę, powodowane opinią tej kobiety, ale będzie to zatrzymanie. To zatrzymanie jest potrzebne po to, żeby tą kobietę odrzucić. Karty działają z reguły w dwie strony. Ja pani pokażę. Tutaj jest zatrzymanie pewnego rodzaju planów. Te plany mówią o pani. Czy jest, pani jest dla niego bardzo ważną osobą. Pani jest dla niego osobą, powiedziałbym, w strukturze jego myślenia jest pani jego kobietą. O tak. To oznacza, że będzie się wyrażał w sposób głośny o pani osobie. I teraz tak, ta kobieta wyrazi jakąś opinię, bo dotąd wszystko jest w porządku. Na dzień dzisiejszy jest wieża, czyli jest dokładnie to, co pani mówi, jest zatrzymanie. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Gdybym panią zapytał, dlaczego się żeście oddalili, to by pani nie potrafiła określić, co się stało. Ja też nie wiem. No właśnie. Natomiast tutaj zatrzymanie powoduje kobieta. Kobieta wprowadza lęk, czyli wprowadza, jakby to pani, ona go straszy, że on sobie może nie dać rady. Ona ogólnie wprowadza lęk do jego zachowania. Natomiast lęk jest oparty tylko i wyłącznie na jakichś pomówieniach, na jakichś takich domniemaniach dziwnych. I wprowadza go w stan wisielca. Stan wisielca mówi o tym, akurat w tym przypadku, jeżeli spojrzymy do tyłu, to on w sposób bardzo krytyczny oceni jej postępowanie, które go zatrzymało. I tu się na panią otworzy. Te karty, które tu położę, będą kartami otwartymi na pani związek. Ze względu na to, że niech pani zobaczy, kobieta, która czeka
na jakieś relacje, relacje damsko-męskie otrzyma to, na co czekała. On panią wybierze. Jako kobietę będzie mówił w sposób oficjalny, taki bardzo oficjalny. Natomiast mówię, że ma pani kreta w tym związku. No, czego mam? Kreta, tym, taką osobę. Rozumiem, no, tak. No, trzecią. Tak, ale ja nie wiem, czy ja to nerwowo wytrzymam. Wytrzyma pani, wytrzyma tak? pani. Jest dzielna dziewczyna. Czy może mam z tym skończyć? Nie. Nie, to dobry chłop. I powiem pani tak, i on bardzo szczerze i otwarcie w stosunku do pani idzie. Proszę poczekać. Tak. Trochę poczekać i mówię, otrzyma pani to, co pani, to na co pani czeka. Dobrze, panie rodzina. Jeszcze mam drugie pytanie. Mm-hmm. Takiego zapoznałam pana rok temu, który właściwie teraz się do mnie odezwał. Mm-hmm. Ma lat 71. Aha. I ma na imię Zygmunt. To widzi pani, stąd pojawia się karta trójki na pani pragnieniach. Karta trójki na pani pragnieniach mówi o tym, że ktoś wprowadza trójkę, on rozmawia. Nie jest w sensie pani, że jest pani w trójkącie, natomiast to jest tak, on się odezwał, ale niewiele z tego będzie, wie pani. Aha. Niewiele z tego będzie. No karty mówią, że jedynie co może, to porozmawiać. Aha, w ten sposób. Tak. Ja go tak właściwie jeszcze dobrze nie znam. No. Aha. Rozumiem. Także, no dziękuję tak, bardzo, także serdecznie. Czekać tutaj, wie pani, to się zmieni u tego tak. mężczyzny. On bardzo daleko w pani kierunku idzie. On, mówię, traktuje panią bardzo, bardzo, bardzo mocno rodzinnie. O, uciekło nam połączenie. Może jeszcze zdążę. No, jeszcze zdążę. Pani Ula, 80. Czy wyjdę za mąż za obecnego partnera, z którym jestem zaręczona? Kiedy to nastąpi, czy będę miała rodzinę? O. Powiem pani tak. Ja nie widzę, żeby pani wyszła tutaj za mąż. Ja nie widzę, żeby pani wyszła tutaj za mąż. No, karty mówią tutaj, że będzie pani próbowała reorganizować swoje własne życie, zabezpieczać swoją własną przyszłość. Tu będzie pani zła, bo ktoś panią oszuka. Oszuka panią w jakiś sposób sercowo. Związek nieformalny tak, ale... Tutaj nawet karty mówią, że będą jakieś problemy w związku, ale chcę pani powiedzieć, że ja mogę nie widzieć. Ja mogę nie widzieć. I jeżeli pani pyta, kiedy, to karty mówią, że za około 7 miesięcy będzie pani coś świętować. Coś, co będzie dla pani sukcesem mentalnym. To oznacza, że może to być ślub. Ja natomiast tego ślubu nie widzę, ale może to być ślub. Natomiast zaraz potem pojawią się problemy w związku, które rozwiążą się po około roku czasu. Czy założy pani ogólnie rodzinę? Tak, proszę panią, założy pani rodzinę? Zmieni pani miejsce zamieszkania i będzie pani jeszcze w przyszłości prowadzić prywatną działalność gospodarczą i zabezpieczy pani siebie na przyszłość. Będzie pani miała duże poczucie bezpieczeństwa. Natomiast czy z tym mężczyzną? Nie wiem. Coś ważnego w pani życiu, jakieś święto i sukces w pani osoby, wydarzy się za 7 miesięcy. Może to być ślub, ale ja dokładnie tego nie widzę. Kończąc dzisiejszy program, chcę państwu powiedzieć, że karty są narzędziem. Karty nie mogą stanowić dla nas, dla ludzi wróżących, wyznacznik naszej przyszłości. My w sposób szczególny powinniśmy się trzymać, wiedząc o tym, trzymać z daleka od kart. Dlaczego? Bo my je czasami trzymamy od rana do nocy.
My pracujemy z nimi. One są środowiskiem naszej pracy. Te karty są dla nas, dla ludzi wróżących w czymś więcej niż tylko zwykłymi obrazkami. One są energią w naszych rękach, która wybudza w nas właśnie co. U jednych wybudza co innego, u drugich co innego. Co wybudzi u ciebie? Nie wiem. Ale możesz być tym bardzo zaskoczona albo zaskoczony, ale możesz być też przestraszony czy przerażony. Powiem tak. Każda rzecz, która niesie ze sobą świadomość przygody, jest dobra. Mamy sobotę. Zaczyna się fajny dzień. Niezależnie od tego, czy wam się to podoba, czy on się nie podoba, czas będzie płynął. Jaki będzie ten czas, zależy od was. Jeśli macie w ręku karty, a macie wolny czas, to odłóżcie karty na półkę i idźcie spędzić fajny dzień. Nie spędzajcie tego czasu na mieszaniu kart, na tym, żeby ciągle w te karty patrzeć i ciągle żyć tymi kartami. Karty są wtedy dobrym narzędziem, kiedy są używane jako narzędzie, a nie jako zabawka. Pamiętajcie o tym, że jest to coś dobrego, coś fajnego, coś, co może przynieść nam wiele różnych ciekawych rzeczy, wiele ciekawych doświadczeń duchowych, ezoterycznych, ale może być też Biblią szatana, która ubezwłasnowolni nas. Karty winny leżeć na swoim miejscu, w określonym miejscu. Jeśli ktoś do nas przychodzi, to winniśmy mu stawiać karty. Jeżeli ktoś do nas nie przychodzi, nie sięgajmy po nie tylko po to, żeby sobie zaspokoić swoją własną ciekawość. To do niczego dobrego nie prowadzi. Jest dzisiaj sobota, uśmiechnijmy się do soboty. Uśmiechnijmy się do tego dnia, to fajny dzień. Jaki by nie był, on będzie twoim dniem. To nie będzie mój dzień. Od ciebie zależy dokładnie, jaki ten dzień będzie i po co sięgniesz w tym dniu. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na piątek. Do widzenia państwu.